No właśnie, że proszę Państwa, ta Lipska, Janek Witek mówił, bo to się od tego zaczęło, co Janek Witek mówił, że ona jest na 5% Żydówką. I skoro ona jest na 5% Żydówką, to to, co ona gada, to wszystko jest odwrotnie. Pieprzy, pieprzy, pieprzy. Ja mówię, słuchaj, piękniejsza jesteś od świni. Czy w ogóle chce ci się tak to pieprzyć? Co pani pieprzy? To więc tak, co powiedział Wałęsa? Co pani pieprzy, czy co pani pierdoli? No, a Rodowicz, że nie chce śpiewać z tym Martyniukiem, no to Rodowicz, państwo zobaczą, jakie ona ma żółte zęby, to nie o to chodzi. Lepiej, żeby tych zębów wcale nie miała, ale już ona jest stara jak świat. Janek Witek mówił, że po co ta baba wrzeszczy, ohydna, jej ludzie nie lubili, ja ją zawsze lubiłam, Marylkę, ale po prostu mówię, że Janek Witek twierdził, że jest piękniejsza też, jak i Rysia Czubak, piękniejsza od świni swoją drogą. Janek Witek z kolei też nie nienawidził Rysi Czubak, bo mówił, że Rysia Czubak jest purą mięsa, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro. Conchita Barbie Baby Langström Extra Osmosarski, to Państwo się dowiedzą potem. Dlaczego mądra kobieta już nie chciała grać? Dlaczego kobieta mądra powiedziała dość sobie? Czy to nie lepiej, żeby człowiek sobie sam powiedział dość? No. No bo ta Rodowicz to... im bliżej śmierci, to ona więcej jeszcze śpiewa. Janek Witek mówi, ona nie śpiewa, ona wrzeszczy. Rodowicz zawsze wrzeszczy.